Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak można ozdobić na przykład meble. Mam tutaj ściankę już pomalowaną. To jest ścianka do siedziska. I będę robiła to taką metodą stempelkową. Używamy do tego template'ów, czyli takich jakby wzorków wyciętych. Można zrobić to własnoręcznie. Można sobie odrysować jakikolwiek wzór i później wyciąć go cienkim nożykiem. Ja mam już po prostu gotowe wzorki. Kupiłam gotowe. Są takie z bardzo takiego cieniutkiego plastiku. No i będę używała, powiedzmy, coś tu wybiorę. Sobie coś takiego. Do tego mam farbki. To są farby do takie specjalne do mebli. Jedna jest matowa, a druga jest taka lekko błyszcząca. Zobaczę, którego koloru użyję. Używam do tego również takich pędzelków. One są takie nieduże i są płaskie. A po to są płaskie, żeby można było właśnie nimi tak stemplować. Nie malujemy poprzez takie pocieranie, tylko właśnie poprzez stemplowanie. Mam jeszcze lakier do włosów, który posłuży mi jako tymczasowy klej. Odrobinę go wsiąkam. Przyłożę sobie. Nie chodzi mi o to, żeby przykleić to na stałe, więc nie używam żadnego kleju. Chodzi mi o to, żeby po prostu nie przesuwał się ten wzór. Użyjmy farbę, którą trzeba najpierw dobrze wymieszać. To nie jest jeszcze dobrze wymieszane. Farbę kupiłam w takich małych pojemniczkach. Są to takie próbniki do wypróbowania koloru. Ponieważ niepotrzebne mi są większe opakowania, dlatego że nie potrzeba zbyt wiele tej farby na to, żeby zrobić wzorek. I tak jak mówiłam, metodą stempelkową, żeby farba nie podchodziła nam pod nasz template, tylko dokładnie umieszczamy ją w tych wyciętych rowkach. Te farby do malowania mebli są z reguły bardzo gęste, więc bardzo dobrze do tego się nadają, bo nie rozpływają się. Jestem z tym troszeczkę zabawy, ale właśnie o zabawę tutaj chodzi. Jeżeli ktoś lubi robić takie rzeczy, to jak najbardziej polecam. Jest to bardzo uspokajające. Tak sobie stemplować. No i tyle. Zobaczymy teraz, jaki będzie efekt. Zdejmujemy to takim jednym ruchem. A efekt mamy taki. Ale jest tak, mniejszy boczek wygląda tak. Musi teraz to sobie wyschnąć. A ja będę kontynuowała ten wzór na tym większym boku. No, ładnie? No cudnie. No, tak wiesz. Nie jestem w tym jakimś mistrzem, ale
nie. Mierzysz to sobie, czy to jest na środku? Czy tak na oko robisz? Nie, no zmierzyłam z tamtym, żeby to tak troszeczkę niżej zrobiłam niż na środku. Taki większy. Kompozycję, taki tak? Kwadrat. Prostokąt. No tak. Kwadrat będzie. 6, 3 na 3. Bo nie zrobię krzyżyka teraz. Nie, zrobię z tych po prostu. Tak? Tak, zrobię to tak. Miałam zrobić, to tu się właśnie o to mi chodziło, żeby one... Stworzyły taką... Tak, jakby... Tu się połączą. Na ścianie. Mhm. Czad. Podoba mi się. Podoba ci się? Tak. No. Super. A jak ty to robisz? Normalnie. I tak. Ciup. Pięknie to wygląda. Tamte ładnie powychodziły też. No tamte będą takie delikatne, a te jedne na środku one są takie bardzo duże. Żeby nie było tak pusto. Pięknie jest.